Chciałabym zostać reżyserem. Uwielbiam robić zdjęcia, nagrywać filmy, tworzyć historie i uwiecznić przelotne chwile. Chciałabym filmami wzbudzać w ludziach rozmaite emocje. Według mnie film będzie dobry, jeżeli w jakiś sposób poruszy widza. Przecież o to chodzi w kinie, aby wzbudzać emocje. Sprawi, że będzie się śmiał do rozpuku, albo z jego oczu popłyną łzy szczęścia, wzruszenia albo smutku. Te marzenia mogą się spełnić dzięki jednej bardzo ważnej rzeczy. Wolności. Wolności tworzenia, kreowania, wolności słowa i wyboru. To, co czyni kino absolutnie pięknym i magicznym, to brak ograniczeń i całkowita wolność i dowolność przy tworzeniu. Każdy twórca powinien robić to, co czuje, aby historia płynęła szczerze, prosto z serca. Wolność to właśnie niewidoczna rzecz, która w moim życiu jest bardzo ważna. A jaka jest twoja?